To nie jest tak, że nie wiem, ktoś poszedł, by zostać księdzem, został i stał się pedofilem. Nie. Ja na pierwszy mecz z tatą i z bratem poszedłem, tata nas zaprowadził, miałem 5 lat. Raz w życiu wypiłem zdecydowanie za dużo, nie? I co się działo wtedy? Czy sobie, nie chcieliście sobie panowie uciąć pojedynku? Tak jak się spotkaliście? No, znaczy tak, no przepaść jednak. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. My do pana, dobry. Tak. Proszę. Pana królestwo, podwójne drzwi królestwo. Widzę. No to wiecie, to nie moje niestety, więc... No, ale pan więc to urzęduje. Ja tutaj pracuję, tak jest, zgadza się. Tu goście zapraszam. Przychodzą. Goście, owszem, no goście. No przede wszystkim też i ministrowie, dyrektorzy. Kogo pan ostatnio gościł z ministrów? Kto tutaj z ministrów ostatni był dzisiaj? Dzisiaj mieliśmy, no to znaczy jest taka grupa, która jest stała, często się widzimy, minister profesor Maliszewski, minister Szczucki, minister Wanderlich, no to pewnie ta trójka, z którymi jakby z racji tym, czym się zajmuje, najczęściej rozmawiamy, no a oprócz tego no jest szereg spotkań, mamy no, zespół programowania prac rządu, jest, który dzisiaj był w sali nieodległej tutaj. No, to była grupa kilkunastu ministrów. No to już się nie czyli tu się toczą ostre dysputy, tak? Rozumiemy. Tutaj czy nie ostre? Nie tam ostre, no sympatyczne. No tu na wszystkich patrzy pan prezes, Ronald Reagan, Maggie Thatcher. No tak. Także każdy no jest uwagę uczniczka bydgoska. Nie? Panie Szybko, od razu wchodzimy. Religijne. Uwagę przykuwają właśnie religijne tu figurki. Niech pan opowie, skąd pan je ma. Wie pan, wiecie panowie po kolei, tak. Po kolei. Emocjonalia dużo. To był święty Łukasz. To jest w ogóle od wójta gminy, tak, Kęsowo. To jest gmina w moim okręgu, pięknie położona w Borach Tucholskich. I to jest lokalny artysta, który właśnie takie figurki robi, więc to specjalnie taka była zadedykowana. Dobrze, stoi. Tak, więc to są wszystko rzeczy, które otrzymał pan, tak? Tak, to nie są jakieś, to są podziękowania. To uwagę przykuwa dużo książek. Co pan ostatnio czytał? A, to są książki, no tutaj to jest tylko garstka. No, nie, to wiecie, to ja sobie nie wyobrażam życia bez czytania, więc przyznam się szczerze, ale tak leży pan w łóżku, coś do poduszki, czyta tak. Pan, czy... Nie no, to 100 książek rocznie czytam. Nie? Czyli więc wyrabia pan książek. Ponad normę, tak. Pan wyrabia, statystyczny Polak. Dużo ponad normę, zawyżam. Ale no powiem wam, tak, no tutaj to jest tylko trochę takich książek. Czyli 100 książek, czyli jedna na 3,5 dnia. No coś takiego, nie? Te dwie tygodnie. To kiedy? To pan jakiś szybki kurs w nocy, tak, no w miarę szybko. Moja mama miała firmę zresztą kiedyś, kiedy właśnie takie kursy między innymi szybkiego czytania prowadziła. Bo pan w ogóle kiedyś antykwariat prowadził. A tak, prowadziłem z przyjaciółmi. Antykwariat. Stąd ja zamiłowanie do książek, tak. Zamiłowanie do książki jest z domu. Moi rodzice to nauczyciele z zawodu, poloniści. No więc tak, wszystko dom, jasne. Mój dom był zawsze pełen książek. To były setki, tysiące książek, które mieliśmy. Więc no, jakby sam nigdy sobie nie wyobrażałem, że może być inaczej. A ten interes jak szedł właśnie? A, to była świetna zabawa, bo... Ale nie, ale przy pieniądze z tego. Nie, no pieniądze też jakieś były, nie? To znaczy, wiecie, no nie jakieś oszałamiające, no tak, ale... Tak, na antykwariat ale tam jakieś dochody przynosił, to też dla nas było tak, że każdy z nas miał pracę, niezależnie od tego. Aha, byliśmy... taki dodatkowy tak, dochód. Tak, tak, tak. Zresztą byliśmy wtedy, też radnymi. No tak, radnym byłem. A to była dodatkowa rzecz, którą robiliśmy, więc taka, bo wszyscy kochaliśmy też te książki i mieliśmy w Bydgoszczy przy Dworcowej, właśnie to jedna z takich bardziej znanych ulic.
czytam bardzo dużo o starożytnym Rzymie, bo to jest oczywiście coś, czym jakby się trochę pasjonuje. No ale w ogóle różnymi okresami historii Polski. Opowiada pan też córce, tak? Jakieś opowieści? Czy muszę powiedzieć, że nie jest to jej ulubiona część. Nie domaga się. Nie domaga się nadmiernie. No tata, powiedz coś o Rzymie. O Rzymie nie. W ogóle zauważyłem, ale w lekcjach pomaga pan, tak? Staram się, okay. jeżeli czasem można, czy jesteśmy na etapie czytanek i tego rodzaju rzeczy. Ale tak, jeszcze daję radę, ale słuchajcie, nie no, no. Pan zauważył, coś pan mówił, nie dokończył. Tak. Że pan zauważył coś, że córka nie ciągnie jej do tych... Nie, znaczy w ogóle jej, w ogóle ludzi często jak chce opowiadać o starożytnym Rzymie, to nie każdy jest chętny. To dziwne, ale ten... Nie, dziwne, takie trochę dziwne. Faktycznie dziwne, ale... A jest wiele bardzo ciekawych historii. A co tu mamy? Może tu, co? Właśnie, kącik muzyczny jest. Muzyka klasyczna. Mamy sprzęcik jest. Czyli pan sobie tak tu pracuje i słucha muzyki, tak? Czasem, jeżeli to trzeba. Leci, przyznam. I co pan najbardziej lubi słuchać? Ale tu jest muzyka filmowa. Tu jest muzyka filmowa. Ennio Morricone widzimy. Ennio Morricone, no jest oczywiście też, są świetne pieśni z naszej Filharmonii Pomorskiej Jana Paderewskiego. Ale rzeczywiście poza tym jest muzyka filmowa. Jest Ennio Morricone, którego kocham. To jest trylogia dolarowa, jest misja, ale są też mniej znane. Tu wszędzie nie ma, ale pokażę. Quemada na przykład, Ennio Morricone. Także to tam jest James Horner. Tutaj mamy jedna z najlepszych. Nie rozumiem, czemu nie dostał Oscara. Michael Giacchino za ścieżkę do Batmana. Film też dobry, ale ścieżka jest genialna. A to zdobywca Oscara przed roku. Duna Hansa Zimmera. Minari też piękna. Piękna. Ale widzimy, panie Misze, że pan ma też tutaj niepokorny zespół Kult Kazika Starzyckiego. Kult też tak jest. Nie pasuje. Czemu nie pasuje? No, mam taki ułożony Kult, jest, taki buntowniczy trochę. Jest to moja ulubiona. On w tych najnowszych piosenkach, które krytykuje PiS. Tej nie ma. Nie, a to ten co, z tym cmentarzem tam, mój ból. To jest ta jedna z nowszych, tak, to jest ta jedna z nowszych. W domu mam tą ulubioną, moją Unplugged. A nie kupuje, czy pan je otrzymuje w prezentach? Nie, no, te kupuje. Kupuje pan. Teraz mało kto płyty kupuje. Nie? Tak, to jest tak niestety, już... ale wiecie jaki to jest problem, że części tych płyt z muzyką filmową nie da się zdobyć. Tych nowych, nie? Ja nie mówię tam starych, ale nowe nie wychodzą. Buszuje pan po sklepach muzycznych, tak? I przez internet? Szukam głównie przez internet, bo tak to ten. Wygodnie. Szukam i staram się znaleźć okazję niektóre tam z zagranicy, wiadomo, tak, żeby jeszcze cena była akceptowalna. A żona nie narzeka, że pan te płyty kupuje? Zagraca pan. Płyty książki. Płyty książki, no wiecie. No to graciarnia pan. Jaka graciarnia? Jak może pan mówić, że płyty i książki to jest graciarnia? Tak mówiąc, z perspektywy... To chyba pięknie, żeby cały dom był w płytach. No tak, nawet trzeba jakieś rzeczy... No właśnie. Ale żona pewnie ciuchy, że tak powiem. W drugą stronę ciągnie takich ciuchów. W każdym razie... Płyty książek trochę mniej. No. Co tu mamy dalej, panie Misze? Tutaj mamy trochę zdjęć. No, jest pan prezes. Kasparow jest. Ale jest Gary Kasparow. To jest spotkanie. Miałem okazję z Garym Kasparowem spotkać się i porozmawiać, zjeść kolację i obiad. To było latem 2021 roku w Stroniu. Nie, no grać nie graliśmy, ale rozmawialiśmy, to nawet jeszcze bardziej fascynujące, co ma do powiedzenia dla mnie, wiecie, dla mojego pokolenia też to Garry Kasparow zawsze był mistrzem, bo po pierwsze uwielbiałem jego styl gry, jego partie, ale też zgadzałem się z nim w tych sprawach, przynajmniej kierunkowo w tych sprawach politycznych. Nie, nie chcieliście sobie panowie uciąć pojedynku? Tak jak się spotkaliście? Przepaść jednak skorzysta. Ale co, myśli pan, że pan by przegrał od razu? Znaczy od razu? No, ja gram na tyle poprawnie, że nie przegram w 5 posunięć, nawet właśnie z mistrzem świata. Nie? Ale właśnie skąd się ta pasja? No bo już przeszliśmy do tych szachów. Skąd ta pasja? Tutaj mamy piękny... To może przejdziemy, co? Do szachów? Polityka, szachy mają coś wspólnego ze sobą, panie mistrze? Pewnie trochę. Mają ze sobą Proszę powiedzieć, co według pana mają wspólnego?
No przede wszystkim w polityce, tak jak i w szachach, no trzeba myśleć więcej niż na jeden ruch naprzód. Dokładnie. No. Trzeba planować z jakimś wyprzedzeniem, a nie wykonywać bezmyślnie ruchy. Licząc, że nie wiem, co na fuksika, że się, no jasne, na jakimś pod poziomie... impulsu też. Jakimś, tak, pod wpływem, o tam ruch mi się... A, nie no, trzeba... Zdymisjonuję tego, ale... No, gra się z jakimś planem, jest strategia, jest taktyka. Ale skąd właśnie się to wzięło, to zamiłowanie? A szachy się wzięły. Tata opowiada, nie wiem czy to tak do końca, w 100% jest to prawdziwe, ale że podobno, że ja nie wierzę, bo sami mówiliście, że ułożony, grzeczny, prawda? No i że się biłem z moim bratem i dlatego nas nauczył grać w szachy, żeby tak... A, żeby tak, ta rywalizacja zamiast na pięści... Umysłowa rywalizacja. No, jest to była, pomysł. Nie była pomysłowa, właśnie tak. w taki sposób. A z tatą pan grał, z ojcem pan grał, rozumiem, tak? No tak. I to, a z tym bratem pan wygrywał, czy nie? Brat też grał dobrze na tym poziomie, no wie pan, wygrywałem, no pewnie ciut lepszy byłem, ale to nie była żadna przepaść. A nie? Z tatą, jak pan wygrywał, przegrywał? No, początkowo przecież przegrywałem na wszystko, no dzisiaj, każdy... dzisiaj to ale też... teraz na przykład, jak pan to, no, jak to jest? Już wie pan. No, dziś to łatwo. Dzisiaj to jest trochę, no bez przesady, ale trochę... Nie. Nikt nic nie daje forów, natomiast to nie o to chodzi. Tata rzeczywiście mnie, zresztą no, miał szczęście, no, nieraz mógł, jeździł na turnieje ze mną, ale przede wszystkim ze mną, z nami, bo tak jak mówię, brat też grał, pomagał znajdować później trenerów, ale powiem wam, że bo raz udało mi się zdobyć Mistrzostwo Polski Juniorów. Tak. W 90. Wielki sukces. Wiecie, to, tak, bo nie, dlaczego nie. Wielki sukces? Bo w moim roczniku tam zresztą jest jego zdjęcie, był Radek Wojtaszek, to jest ten sam rocznik, jeden z dwóch najlepszych szachistów dzisiaj w Polsce, wielokrotny mistrz Polski. On u szczytu swojej tej był w 15 najlepszych na świecie. Wciąż dzisiaj jest w szerokiej czołówce światowej. Gra zresztą dzisiaj reprezentuje barwy Gwiazdy Bydgoszcz, więc z czego się podwójnie cieszę. Więc wyprzedzić, chociaż z nim przegrałem w bezpośrednim pojedynku, chociaż on był lepszy zawsze, ale jeden raz tak udało bywa, mi się go wyprzedzić w klasyfikacji generalnej. A pan nie myślał o tym, żeby zostać zawodowym szachistą, żeby związać przyszłość z szachem? Bo widziałem... Że nie ma pan jednak tej... Że widziałem poziomu. Nawet, co nie, pieniędzy. Poziomu. Radek był... To zawsze widziałem, to był talent, to był człowiek, który mógł zajść bardzo daleko. A poza tym powiem wam, że mnie zawsze zbyt wiele interesowało, nie? No mnie pasjonowała historia. Ja nie byłem w stanie się czyli zamknąć całość, się w jednej poświęcić się tak mnie sport pasjonował, ale tak też zresztą Radek też do dziś się interesuje piłką nożną zwłaszcza, bo rozmawialiśmy zawsze o wielu sprawach. I tak dalej, więc no... Tu mamy wiewiórkę, która gra w szachy. A tak, to dostałem ten obraz dostałem. To nowy, bo 2020. Tak, od prezesa Polskiego Związku Szachowego w takim podziękowaniu. A wspominał pan o bracie właśnie, brata do polityki nie ciągnęło? Nie, znaczy może go i trochę ciągnęło, ale nie, zdecydował się na inną drogę, także... Relacje macie dobre, mistrz, tak. Kłócicie jak Wiecie, czasem trzeba, ale nie, dobra. Tu mamy coś, jakieś ciekawostkę. To jest ciekawostka, bo to jest Kruszwicy, znalezisko. Wieży szachowej z Poroża, tak? Tak, to jest XII wiek, jedno z najstarszych takich znalezisk, takich szachowych. Kruszwicy zresztą odbyły się Mistrzostwa Polski, to także teren mojego okręgu wyborczego, więc taka. A gra pan z jakimiś politykami w szachy? Ja grałem swego czasu, rozegraliśmy cały mecz z Tadeuszem Cymańskim, bo tata był właśnie wtedy posłem. Kto wygrał? Miałem 10 lat czy coś a takiego. A pan miał 10? Ja miałem 10 wtedy i tata się musiał przygotować do jakiegoś wystąpienia. No i tak jakoś, że wieczorem właśnie byłem u Tadeusza. I rozegraliśmy, no nie wiem, kilkunastu partii, składający się z kilkunastu partii taki meczyk. I pan dziesięciolatek wtedy. No tak, 10, czy może miałem 11, no już nie czyli pamiętam. Czyli rozumiem, że Tadeusz Cymański wygrał, czy się mylę? Nie, no właśnie... No
nie z tego co pamiętam, to ja wygrałem, ale nie było to, na pewno nie był to pojedynek do jednej bramki. Taki wyrównany, ciekawy pojedynek. A teraz zdarzasz się jeszcze z kimś grać, czy brak czasu jednak? Powiem szczerze, że no raczej nie, no nie każdy musi się pasjonować szachami. A tu mamy Stefana Wyszyńskiego, to może... A tak, to kardynał? To kardynał, a to jest, przyznam szczerze, że dostałem w prezencie od Tadeusza i Macieja Syków, producentów filmu o kardynale Wyszyńskim. Ten traktor dostałem tak od bardzo sympatycznej osoby, która mi powiedziała, żebym zawsze pamiętał o rolnikach. Także to zborów tucholskich no staram się pamiętać. Zapytamy o obiady i w ogóle śniadanie, obiady, kolacje w KPRM-ie. Jada pan tu, czy w domu, szczerze, czy bierze pan sobie kanapki z domu? Nie, pudełkowa dieta. Przyznam szczerze, że to zbawienie, nie? Że jest, znaczy dla mnie, że jest tutaj możliwość. Czyli stołuje się pan tutaj na miejscu w bufecie? Tak, przyznam szczerze, że no, co do zasady, no, nie zawsze, przy czym to są rzeczy, za które normalnie, za które się płaci. To nie jest tak, że to jest za darmo. I korzystać z tego mogą zarówno pracownicy, każdy z pracowników kancelarii, no jak i ministrowie czy premier. Tak? I co pan najbardziej lubi jeść? Nie wiem. Tak. Lubię na śniadanie najbardziej twarożek. Ale śniadanie w domu, czy też tutaj? Nie, też tutaj. A tutaj? Czy to, które... Przyznaję się, że tak. A żona kanapek nie daje do pracy? Rzadko przynoszę z domu kanapki. Czyli niektórzy mówią tak, że sobie wstają rano, znaczy wcześniej, tak, zrobią z tej kanapki. Pan nie należy do takich... Nie, przyznaję, nie. Ja to zazwyczaj to... jednak... czuję, że jestem ciut spóźniony, nie? No tak, bo to wszystko... Czy o której pan tu przychodzi? Rano? Różnie, bo to zależy, na przykład czasem mnie niektórzy dziennikarze jeszcze gdzieś zapraszają, no to pytanie, co to znaczy, więc jak idę do programu... Bo przychodzą dziennikarze. Czasem jest tak, bo też sobie ustalam spotkania, które trzeba odbyć na przykład poza kancelarią, to na przykład biorę albo zupełnie na koniec dnia, albo właśnie na początek, bo też pamiętajmy, no nie każdy pracuje do 22 z różnych powodów. A pan pracuje od której tak? No wie pan co, no mamy godzinę 21:10 i w KPRM-ie jesteśmy. Tak, od 8:09 do 22:00, nie? A na wywiadówki pan chodzi do córki? Czy jeszcze wie pan nie co, zdarza się, ale nie będę kłamał, że za każdym razem jestem, bo tak nie jest. Nie no jasne, podział ról, tak? Czasem żona, czasem pan, pewnie tak? No, albo wspólnie. No i jak pan się czuje po wywiadówkach? Ma pan powód do dumy, czy jednak nie? Dobrze. Nie ma takie małe stosunkowo dziecko żadnych też. Jeszcze nie ma powodów do niepokojów. Tu mamy pamiątki. Speedway Rider. To jest Speedway Rider. To jest prezent dla pana też, tak? Tak, to jest Tomasz Golob. To jest Tomasz Golob z autografem. Tak, z autografem. No to Tomasz Golob, legenda. Legenda takie. No i bydgoszczanin. I bydgoszczanin, no tak. Jakbyście nie wiedzieli. Nie, to wiem. Często pan wspomina o Bydgoszczy, patriota lokalny, no i mamy Zawisza Bydgoszcz, Polonia Bydgoszcz, Żużel Piłka, co lepsze. Wszystko, bo ja jestem wychowany w duchu takiej miłości w ogóle do bydgoskiego sportu. I to trzeba zrozumieć. Ja wiem, że są tacy kibice bardzo niektórzy ortodoksyjni, którzy no wiadomo, jak Zawisza, to nie Polonia, albo odwrotnie. Natomiast ja wam powiem tak, ja na pierwszy mecz z tatą i z bratem poszedłem, tata nas zaprowadził, miałem 5 lat. Był to mecz z Lechem Poznań, Zawisza grał w Ekstraklasie, 92 rok, lato jakoś, pamiętam, 0-2 niestety, przegrana. A pamięta pan to? Czy Tak. Pamiętam. Nie pamiętam nam akcji wszystkich z meczami, ale wejście na stadion, wydarzenie, czyli musiało wyjść, to zapadło, absolutnie. No a później, to był też prezesem Polonii Bydgoszcz w połowie lat 90. No chodziliśmy, jaka to była drużyna. Tomasz Golob, Jacek Golob, Stranieri, Henka Gustafsson, Jendy Smys, Ireneusz Kwieciński, Waldemar Cieślewicz. Ale lubi pana stadion żużlowy chodzić? Nie nudzi pana? Bo niektórzy ten żużel... Lubiłem bardzo, zwłaszcza w tamtym czasie.
Lubiłem, kibicowałem Tomasz Golop i Henka Gustafsson, no to się trzymał kciuki, do dziś pamiętam najwspanialsze Grand Prix, jakie mieli w 2001 roku i to w Berlinie, pod bramą brandenburską Polak zwyciężył, a drugi był Henka. I Polonia wtedy, no to co robili, wtedy walka z Polonią, Piłą, Zapatorem Toruń, też takie derbowe, mocne pojedynki, to było. Czyli to jest pani, że taki kącik sportowy? Tak, a to jest Gwiazda Bydgoszcz najstarszy. Bydgoski klub, pewnie mniej znany poza tym, ale na przykład w tym roku to jest jedyny klub, który ma dwa medale drużynowe z najwyższej klasy rozgrywkowej, bo tenisiści stołowi gwiazdy zdobyli srebro, w finale przegrali z Dartą Bogorią Grodzisk Mazowiecki. A pan ma głowę, do szachiści, tych wyników, A szachiści zdobyli złoto w szachach szybkich. Wprawdzie w klasycznych medalu im się nie udało, zajęli czwarte miejsce, ale widzę, że pan nie chce się nikomu narazić, dlatego wszystkie kluby nie, są ale, wyborców. Nie, ale to strasznie. Nie, bo to by było... To, żartem. Nie, to, wiecie, ja naprawdę kibicuję i staram się wspierać na tyle, na ile mogę. Teraz klubów nie wspiera. Teraz kącik sportowy, ale też widzimy córeczka, tak? Pańska. Jakieś prace, także. No właśnie, bo tu pod tymi szalikami i tak dalej są jakieś prace. Możemy to odkryć troszkę? Serca to dla pana, tak? Serduszko od córki. Tak, no to bardzo. 34, no to już. No. I tu pani myśli, rozumiem, że tu jakaś burza mózgów się odbywa czasami, tak? Bo tu jakieś pisaki. Coś tam się dzieje. Coś tam się dzieje, tak? Ale to już niech pozostanie zakryte. Tutaj coś widzimy, 10 przykazań szefa. Nie możemy o to nie zapytać. Szef ma zawsze rację. Zgadza się pan z tym, czy nie? No, tak. Szef nie śpi. Szef nigdy się nie spóźnia. Nie, no to parę razy ciężko nie, to jakiś żart był właśnie. Szef nie je. On regeneruje siły. A pan pije w ogóle, czy nie alkohol? Czy degustuje pan? Wiecie co, ja wam się przyznam, że nie no, oczywiście, że zdarza mi się. No, polityk czasem. Że zdarza mi się, ale tak, nie lubię, znaczy tak, no, absolutnie nie lubię się spijać, przyznam wam się. Nie no, w praktyce nie można, bo to wie raz pan, w życiu. Media zobaczą i no, będzie no, po karierze. No. Raz w życiu byłem na studiach wtedy i wypiłem zdecydowanie za dużo, nie? I co się działo wtedy? No, co się działo? Nie pamiętam pan już, co się działo. Coś tam pamiętam. Ktoś opowiedział. Pamiętam, ale... Co pan zrobił? Ale no, było niefajnie, rozumiem. Nie, jest to następnego dnia jeszcze cały czas to czułem, no, więc nie, tak zupełnie fajnie nie było, nie? I od tego czasu takie rzeczy się nie powtarzają. To było na studiach, tak? Ale nie, ale powiem wam, że lampka wina, dla zdrowia dwie nawet. Lampki wina, znaczy ja wino lubię, nie? Znaczy to jest jedyny w sumie alkohol, szczerze mówiąc, który lubię, nie? A to jest rzeczywiście przyjemne. Ze znajomymi? Ze znajomymi? Nie, w domu praktycznie, no chyba, że jest jakaś większa uroczystość i okazja. Sam nie piję w ogóle, to jakby mnie... Lustra nie. Znaczy w ogóle mnie to... A z żoną na przykład tę klampkę wina? Nie. Czyli tylko jak jacyś goście, wiesz. Tak. Pani Misza, nie miał pan, rozumiem, no bo niektórzy mieli, niektórzy nie mieli. Pan miał, czy nie miał jakieś przygody z używkami w czasie licealnym, studia, nigdy mnie coś, to, narkotyki? To mówię, nie miał pan. Śmiało, nie kręciło pana ktokolwiek mógł zaprzeczyć, no to się wycofuje ze wszystkiego, z całej działalności publicznej. Nie, nigdy nic takiego nie miałem, ani marihuany, ani, już nie mówię o jakichś mocniejszych papierosa, no to nie, nawet nie jednego, tylko dla mnie dwa razy no, posmakowałem. Nie? Ale coś nie też, ciągnęło pana do takich rzeczy? Nie. Szkoda mi, wiecie, pieniędzy, zawsze na to było. Zdrowia to dzisiaj się łatwiej mówi, jak się ma kilkanaście lat, ale zawsze było mi szkoda pieniędzy, bo widziałem, nawet jak niektórzy koledzy na ten pali przeznacza, ja kupowałem, no, mówię, no zupełnie inne rzeczy, jakieś sportowe, czy książki, czy płytę, a on tam przeznaczał na papierosy, nie? No, bo jak codziennie dobrze trzeba się, dobrze zapalić, się pan uczył w szkole? W podstawówce, czy później liceum? Przyznam się szczerze, zależy z czego.
Humanist... Z historii zapewne, dobrze? Tak, tak, tego co lubiłem to tak, a kurczę, jak czegoś nie lubiłem. Czego pan się fizyka. Nie dawał pan rady. No, fizyka. Chemia ciężka była, fizyka, ale starałem się znaleźć na to sposób. Jakie pan znajdował sposoby? Przekupywał pan nauczycieli? Nie przekupywałem nauczycieli, ale fajne miałem nauczycielki akurat. Trochę mnie polubiły i trochę łatwiej było. Nie, to niech pan zdradzi patent na Łukasza Schreibera, nie, proszę powiedzieć. Doszedłem do wniosku, po pierwsze, że nie mogę, bo początkowo to jeszcze okazywałem tą niechęć. Mhm. Doszedłem szybko do wniosku, że to nie jest dobry pomysł, jak z czegoś jestem słaby, by to okazywać, więc starałem się wykrzesać trochę entuzjazmu wobec tego. No i po drugie, taką żelazną zasadę, nie łapać żadnych bezsensownych ocen z takiego braku nieprzygotowania z tego, więc żeby to mieć w miarę poprawne. No i to tak, tym można zawsze trochę nadrobić. No tak. Prawda? Plus niesprawianiem ogólnie żadnych kłopotów. Dodać do tego, trochę się pouczyć jednak, do tych sprawdzianów. Taki wyrachowany tak, żeby, był wtedy. Nie wyrachowany. Znaczy w sensie, jak taki prawdziwy polityk. Nie wyrachowany. Tylko wie pan, jak raz... Pragmatyczny pan był. Jak raz w życiu miałem zagrożenie, to uznałem, że nie chcę tego drugi raz powtarzać. I z czego pan miał? Z fizyki. Z fizyki właśnie. Ale to... tutaj pan ma nawet do golenia sprzęt. W domu się pan nie goli, tylko tutaj. Nie, golę się w domu, ale na kryzysową sytuację trzeba być przygotowanym. Oczywiście, nie? Tak. Mhm. O, do czyszczenia butów. To jest Dalberg. Dalberg, Rick Dalberg. To był człowiek. Mamy połowę XVII wieku, potop szwedzki. W ogóle niesamowita historia faceta, który się urodził na wsi, w rolniczej rodzinie. Doszedł do marszałka polowego w szwedzkiej armii. Karol Gustaw, kiedy uderzał właśnie na Rzeczpospolitą, no wszyscy to znamy z powieści Sienkiewicza, zabrał Dalberga ze sobą. Kazał mu dokładnie przyjechać, kiedy on już rozpoczął inwazję. I ten między innymi zrobił szkice szeregu miast, szeregu bitew z tego okresu. To jest właśnie Bydgoszcz Dalberga. Także to tak wygląda. To jest w ogóle parę rysunków. Tu mamy Wenecję bydgoską. Niedaleko zresztą znajduje się moje biuro poselskie, jakby przejść za tymi. A bywa pan w biurze? Nie, no oczywiście, że tak. No, tyle, ile mogę, ale jeden dzień w tygodniu, częściej jest to weekendowy. Nie powiem. Tu ma pracę, jak to pogodzisz. No, ale to nie czasem rozwoju jestem się. Tak jak tutaj w sobotę, tak, w regionie. Czasem w sobotę jestem, z rodziną to. Nie, tak jest. Teraz też jestem, ale to już pewnie będzie potem. Co mówić. Tu jest przechodzący przez Brdę i Stary Spichrze. Tutaj mamy Bydgoszcz, gdzieś czasy zaborów. Jest jeszcze zachodnia Pierzeja, ta zabudowa, której dzisiaj nie ma, która w trakcie wojny przez Niemców została zniszczona. Kościół jezuitów, kamienice. Za nimi jest ratusz, który dzisiaj znamy i ten rynek w takim kształcie, który bardziej przypomina. No tutaj też jest taki obraz fotografii. A tu jest jedno też z piękniejszych miasteczek, które jest, czyli Tuchola. Tuchola. No w ogóle, muszę wam powiedzieć, naprawdę jestem absolutnie zakochany też w Borach Tucholskich. Tak? Jeżeli każdemu polecam, to jest moim zdaniem... poleca pan? Absolutnie. Moim zdaniem jest to, jeżeli nie najpiękniejszy, to jeden z najpiękniejszych rejonów Polski. To oczywiście każdy ma swój gust, każdemu się co innego podoba. Ale na pewno warto zobaczyć. Tak? Mnie się bardzo podobają Bory Tucholskie. Tak. No dobra, to... Czasem pan odpoczywa? Nie, to się nie zdarza, ale czasem usiądę. Tak, ale nie pytam o to, nie pytam złośliwie, ale mówię wam nawet serio, ale czasem usiąść na chwilę i... Tak, bo przydaje się w ciągu dnia. Ale... Nie wiem, nawet zamknąć oczy przez chwilę, to wyłączyć się na chwilę, Ale drzemki nie zawsze. Nie, 10 minut, 15, nie wiem. Nie ma na to czasu, raz się zdarzyło. A raz?
To był program Politycy od Kuchni. Gościliśmy u pana ministra Łukasza Schreibera. Dziękuję, panie ministrze. Dziękuję bardzo. Panowie kazali mi tutaj właśnie to powiedzieć wszystko. Nie, także... nic nie, panie kazaliśmy. Jak nie kazaliście? Powiedzieliście, że jest 22, że tego psa nie wyprowadzę, póki nie nagramy tego. Także... Pies nie może się doczekać, więc tak, kończy. Ale dobra. Musi, tak. Dobra, także dziękuję. Pozdrawiam wszystkich czytelników. I widzów. I widzów. Super Ekspresu, oczywiście widzów. Straszne faux pas, ale panowie robili większe, zobaczycie sami. To się wytnie. Dobrze. Dziękujemy. Dziękujemy. No i...